Chciałbym Państwu przedstawić receptory opioidowe. Receptory te należą do rodziny receptorów GPCR, a więc receptorów sprzężonych z białkiem G. Angielska nazwa to G-protein coupled receptors. I może zacznijmy od przedstawienia właśnie ogólnej rodziny receptorów GPCR. Receptory te dzielą się na kilka klas. Największa jest to rodzina A receptorów. Są to receptory podobne do rodopsyny. Na szczęście rodopsyna została skrystalizowana i znamy jej strukturę. Receptory z rodziny B są podobne do sekretyny. Mają nieco inną budowę, ale wciąż są siedmiohelisowe, 7 helis przechodzących przez błonę komórkową. Rodzina C są to receptory metabotropowe związane z feromonami i takie receptory, których ligandem jest sól kwasu glutaminowego. I pozostałe rodziny, bardzo nieliczne, mające nielicznych przedstawicieli, są to rodzina D, oznaczająca receptory feromonów grzybowych i pozostałe rodziny, rodziny CAMP i rodzina Frizzlet, mające po kilku przedstawicieli. Skupmy się na rodzinie A, najliczniejszej. Rodzina A zawiera kilka podrodzin. Są to receptory aminowe, peptydowe, receptory hormonów, rodopsyna oczywiście będąca najważniejszym przedstawicielem tej rodziny, receptory smaku i zapachu, kanabinoidowe receptory, receptory melatoniny. Skupmy się na receptorach peptydowych, a więc ligandami tych receptorów są peptydy i małe białka. Zawiera bardzo dużo przedstawicieli. To nie są poszczególne receptory, to są grupy receptorów, a więc są to receptory, również wymienię tylko niektóre, receptory angiotensyny, bombezyny, bradykininy i tak dalej, chemokin różnych, receptory melanokortyny, receptory opioidów, o których będziemy mówili, receptory tachikininy i tak dalej. Receptorów, jak widzimy, jest cała masa. Skupmy się wobec tego na receptorach opioidowych. Znamy trzy receptory opioidowe, mi, delta i kappa. Zobaczmy tylko jeszcze porównanie liczby receptorów z poszczególnych rodzin. Po lewej stronie, w największej elipsie, rodzina A. Po stronie prawej, rodzina B. Na górze, rodzina C na dole. Wśród rodziny A mamy receptory peptydowe, zaznaczone kolorem niebieskim. Dalej receptory aminowe i receptory małych molekuł. Na dole receptory cząsteczek smakowych i zapachowych. I po prawej stronie duża grupa tak zwanych orfanów, a więc sierocych receptorów. Receptory wiemy, że należą do receptorów GPCR. Wiemy nawet, że należą do rodziny A na podstawie ich sekwencji, natomiast kompletnie nie znamy ich funkcji. Jak się sądzi, połowa z nich należeć będzie do receptorów smaku i zapachu, ponieważ te receptory są bardzo istotne u innych zwierząt, więc sądzimy, że w toku ewolucji również zostały zachowane, chociaż nie pełnią już takiej funkcji jak poprzednia. Tutaj widzimy porównanie struktur receptorów z różnych rodzin. Receptory typu A, gdzie struktura jest znana, możemy scharakteryzować właśnie takimi złamanymi helisami. Praktycznie wszystkie helisy mają zgięcia. Jest 7 helis transmembranowych i 8 helisa prostopadła, przepraszam, równoległa do błony komórkowej. Rodzina B, helisy ustawione równiutko, ale to nie znaczy, że tak jest w rzeczywistości. Po prostu nie mamy modelu tych helis. Część N końcowa jest dłuższa niż w przypadku rodziny A i zawiera szereg cystein, które tworzą mostki dwusiarczkowe. I wreszcie rodzina C z najdłuższymi sekwencjami, gdzie miejsce wiązania znajduje się nie w środku wiązki helikalnej, tak jak było w przypadku rodziny A, ale właśnie w części zewnątrzkomórkowej. Ponieważ krystalizacja jest taka istotna do scharakteryzowania struktury receptoru GPCR, przedstawię, jak to się odbywało na przykładzie rodopsyny. Zwykle odbywa się to poprzez dyfuzję pary wodnej z wiszącej kropli. Po lewej stronie mamy roztwór białka, w tym przypadku jest to rodopsyna. Rodopsyna ma kolor czerwony, bo więc absorbuje światło zielone. I w zlewce roztwór krystalizacyjny.
Nanosimy krople tego roztworu do roztworu białka. Mamy troszkę rozcieńczony roztwór białkowy. Teraz przykładamy odwrotną stroną, tak żeby kropla właśnie była wisząca nad roztworem i zachodzi parowanie wody z tego roztworu aż do takiego stężenia, że zaczyna się krystalizacja. Oczywiście w rzeczywistości nie jest to takie proste. Białka nie krystalizują ze wszystkich roztworów, a ponieważ jest kilkadziesiąt różnych składników tego roztworu, dobranie odpowiednich parametrów krystalizacji jest naprawdę bardzo trudne. W przypadku rodopsyny krystalizacja musiała zachodzić w całkowitej ciemności i w temperaturze około 4 stopni Celsjusza. Krystalizacja trwała około 3 miesięcy. Jeśli mamy kryształki, w tym przypadku są to kryształki rodopsyny, czerwone kryształki, zbieramy dane rentgenowskie właśnie w takim przyrządzie, to jest akurat mały przyrząd. Zbieranie danych rodopsyny odbywało się na synchrotronie. Otrzymujemy szereg takich dyfraktogramów pokazanych na rysunku. Obliczamy mapy gęstości elektronowej, te właśnie siateczki, i do tych map próbujemy wbudować model białka. I otrzymujemy na końcu rozwiązaną, gotową strukturę. W przypadku rodopsyny okazało się, że jest to dimer. Zobaczmy ten dimer bardziej szczegółowo. Okazuje się, że dimer rodopsyny powstał w wyniku oddziaływania ze sobą helis pierwszych i helisy ósmej. Jak widzimy, helisa ósma jest na dole i tutaj na dole i na górze, a więc jest to dimer nienatywny. Taki dimer nie może występować w błonie komórkowej, bowiem jedna z rodopsyn jest odwrócona o 180 stopni. To jest kryształ zrobiony i struktura zrobiona w roku 2000. W roku 2003 skrystalizowano z innego roztworu rodopsynę i również otrzymano dimer. Z tym, że oddziaływanie następuje między helisami piątymi, ale również jest to oddziaływanie z drugim monomerem odwróconym o 180 stopni, a więc również jest to dimer nienatywny. Jeśli chcemy sprawdzić, czy rodopsyna dimeryzuje w błonie, musimy ją sztucznie odwrócić i wówczas wykonać modelowanie. Bo jak widzimy, w warunkach krystalograficznych jest to niemożliwe do stwierdzenia bez błony, a z kolei z błoną białko nie może krystalizować. Co możemy zrobić? To po prostu wziąć model tego białka, włożyć do błony i wykonać pewne symulacje. Po lewej stronie mamy właśnie fragment takiej symulacji. Rodopsyna, czy też inny receptor GPCR, on będzie bardzo podobny w strukturze, oddziałuje fosfolipidami w błonie. Po prawej stronie mamy zaznaczone na strukturze, na powierzchni rodopsyny części, które odpowiadają naładowanej warstwie fosfolipidów. A więc błona komórkowa rozciąga się od dolnej części niebieskiej warstwy do górnej części górnej niebieskiej warstwy. A więc rzeczywiście bardzo mało wystaje z jednej i z drugiej strony. A teraz w skrócie chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda aktywacja rodopsyny i białka G i białka docelowego. Cząsteczka sygnałowa wiąże się z receptorem i następuje zmiana kształtu przez ten receptor. Do tak zmienionego receptora wiąże się białko G, które składa się z trzech podjednostek alfa, beta i gamma. Następuje wymiana małych cząsteczek GDP, czyli difosforanu guanozyny, na GTP. Pod wpływem tej wymiany zmienia się kształt części alfa i część beta gamma oddysocjowuje. I w zależności od typu receptora, typu białka G, albo część alfa aktywuje białka efektorowe, albo część beta gamma. W przypadku receptorów opioidowych jest to część alfa, która wiąże się z efektorem, jest to cyklaza adenylanowa. Powoduje powstanie wtórnych przekaźników, jest to cykliczny ATP, który z kolei wiąże się, czy też aktywuje kanały jonowe. Na każdym z tych etapów następuje wzmocnienie sygnału, bowiem jedna cząsteczka receptora GPCR aktywuje kilkaset cząsteczek białka G, a z kolei jedna cząsteczka białka G aktywuje kilkaset cząsteczek białka efektorowego. Przejdźmy do ligandów receptorów opioidowych. Niewątpliwie najbardziej znanym ligandem jest morfina, znanym od tysięcy lat. Struktura morfiny została
można powiedzieć, niedawno znaleziona, znana jest od kilkudziesięciu lat i wymagała bardzo dużej pracy chemików. Nie były znane metody krystalizacji czy NMR stosowane dzisiaj. Struktura, jak widzimy, jest bardzo skomplikowana. Tym niemniej poprzez proste modyfikacje możemy uzyskiwać inne cząsteczki. Na przykład z morfiny poprzez podstawienie jednego wodoru uzyskujemy kodeinę. Przez podstawienie w dwóch miejscach uzyskujemy heroinę. A więc możemy uzyskać albo zmniejszenie, albo zwiększenie aktywności tej morfiny. Są generalnie rzecz biorąc trzy grupy odpowiedzialne za aktywność ligandów receptorów opioidowych. Są to w przypadku morfiny pierścień benzenowy, a więc odpowiedzialny za wiązania hydrofobowe, grupa hydroksylowa OH odpowiedzialna za utworzenie wiązania wodorowego, naładowany atom azotu odpowiedzialny za tworzenie wiązania jonowego i zapewne oddziałujący z którymś z kwasów w cząsteczce, a więc z kwasem glutaminowym bądź z kwasem asparaginowym. Możemy zmodyfikować taką morfinę. Widzieliśmy poprzednio, że było to możliwe. Okazuje się również, że można wprowadzać dużo większe grupy funkcyjne. W tym przypadku wprowadzono pierścień benzenowy. Okazuje się, że miejsce aktywne receptorów opioidowych jest większe niż sądzono i posiada dodatkowe miejsce wiązania dla pierścienia benzenowego. A więc taka morfina będzie bardziej aktywna. Sam organizm produkuje również ligandy receptorów opioidowych. Takim ligandem są na przykład enkefaliny. Są to pięciopeptydy. Mamy przykład metionino-enkefaliny po prawej stronie. Jak widzimy, część elementów strukturalnych pasuje do struktury morfiny. W tym przypadku będą to pierścień benzenowy, grupa hydroksylowa i atom azotu. A więc wszystkie te części, które odpowiadały za aktywność, są obecne również w przypadku enkefalin. I również te enkefaliny posiadają właśnie dodatkowy pierścień benzenowy, który może wiązać się, zwiększając aktywność. Natomiast czy aktywność enkefalin jest większa istotnie? Raczej nie, dlatego że mamy tutaj azot w postaci NH2, który niezbyt chętnie przyjmuje na siebie ładunek dodatni. A więc jeśli chcemy obliczyć, czy też zmierzyć, w jaki sposób enkefalina wiąże się z receptorem, wówczas dopiero będziemy wiedzieli, w jaki sposób, jak silne jest to wiązanie. Jest bardzo dużo ligandów, zarówno zewnątrz, podawanych z zewnątrz organizmu, jak też wytwarzanych przez sam organizm, ligandów receptorów opioidowych. Będą to zarówno agoniści, którzy pobudzają receptor, bądź też antagoniści, którzy blokują ten receptor. Wymienię tylko kilka z nich. Fentanyl jest to agonista receptora MI, stosowany jako środek przeciwbólowy. Morfina jest to głównie antagonista receptora MI, troszkę receptora delta, również środek przeciwbólowy. Etorfina jest to nieselektywny agonista, pobudza wszystkie trzy typy receptorów, MI, delta i kappa. Tramadol, częściowy agonista receptora MI. Enkefaliny i dynorfiny są to substancje produkowane przez organizm. Są to agoniści, głównie agoniści receptorów, przy czym enkefaliny są też antagonistami receptorami. Inne substancje, NorbNI, antagonista selektywny receptora kappa, naltrindol, antagonista receptora delta, czy wreszcie naloxon stosowany w leczeniu uzależnień, to antagonista wszystkich trzech receptorów opioidowych, a więc antagonista nieselektywny. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na miejsce wiązania tych ligandów. Jak widzimy, to jest model oczywiście, nie mamy struktury receptorów opioidowych, jest to model wykonany na bazie rodopsyny. Widzimy, że ligandy będą się wiązały z zewnętrzną częścią wiązki alfa-helikalnej. I jest to prawdopodobnie właściwe miejsce wiązania, ponieważ te dane są potwierdzone przez eksperyment polegający na wymianie poszczególnych aminokwasów i sprawdzania stopnia wiązania ligandów. Dla porównania niżej pokazano miejsce wiązania retinalu. Jak widzimy, retinal wiąże się dużo głębiej. Stwierdzono, że prawdopodobnie miejsce wiązania agonistów jest w tym samym miejscu co antagonistów, ale
agoniści są zwykle mniejsi niż antagoniści, w związku z tym zostaje pewna wolna przestrzeń, pozwalająca jak gdyby receptorom zmienić swój kształt. Bowiem pod wpływem agonisty receptor zmienia swój kształt i tworzy miejsce aktywne na powierzchni cytoplazmatycznej, aby białko G mogło się związać. Jak sądzi się, antagoniści blokują ten ruch. Zobaczmy teraz struktury niektórych agonistów bądź antagonistów receptorów opioidowych. Morfina, przedstawiałem poprzednio, selektywny agonista receptora mi. Po prawej stronie etorfina, agonista nieselektywny. Widzimy, zmiany strukturalne są bardzo nieduże. Na dole NorBNI, jest to antagonista selektywny receptora kappa i rzeczywiście jest dużo większy od agonistów. Coś jak gdyby połączone dwie cząsteczki morfiny. Ale z kolei obok naltrindol widzimy bardzo niewielka zmiana w porównaniu ze strukturą morfiny, a również jest antagonistą. Po prawej stronie naloxon, antagonista nieselektywny z kolei, a więc wiążący się z wszystkimi receptorami. Jak widzimy, bardzo jest trudno dobrać takie parametry struktury, aby uzyskać selektywność i wiązanie się z odpowiednią siłą. Aby to zrobić, aby projektować tego typu agonistów czy antagonistów, musimy znać struktury receptorów, na przykład z modelowania, jeśli krystalografia nie dała nam odpowiedzi na to pytanie. Z receptorami opioidowymi są związane dwa zjawiska, które zapewne z którymi wszyscy się zetknęli na pewno, ze słyszenia choćby. Są to tolerancja i uzależnienie. Tolerancja polega na tym, że w przypadku działania pewnych substancji, na przykład morfiny, dochodzi do długotrwałego zablokowania receptorów. W związku z tym komórka, aby odtworzyć sytuację sprzed działania tych leków, powiedzmy, produkuje nadmiarowe receptory i odtwarza się w miarę mniej więcej podobny jak dla normalnej komórki odpowiedź komórkowa. W przypadku, i to jest właśnie tolerancja, a więc wymagamy większych dawek morfiny, aby osiągnąć ten sam efekt. Przy wycofaniu tego środka mamy na powierzchni komórki nadmiar receptorów. W związku z tym odpowiedź komórki na bodziec, w tym przypadku endogenne peptydy opioidowe, jest zbyt duża. Musimy zablokować część receptorów albo podawać lek, w tym przypadku morfinę, aby odpowiedź komórki na endogenne peptydy była taka sama jak poprzednia. Jest to uzależnienie. Niedawno, w roku 2003, sformułowano hipotezę, w jaki sposób te mechanizmy mogą działać na poziomie molekularnym. W tym przypadku mamy działanie morfiny i pewnego związku zwanego DAMGO, jest to cykliczny peptyd, który działa troszkę inaczej niż morfina. Też działa jako agonista, ale powoduje inne efekty, a mianowicie nie powoduje takiego uzależnienia jak morfina. Dlaczego tak się dzieje? I w jednym i w drugim przypadku dochodzi do aktywacji receptora. W związku z tym następuje pobudzenie białka G, ale po pewnym czasie receptor ulega fosforylacji. Przy czym receptor ze związanym środkiem DAMGO ulega fosforylacji przez specyficzną kinazę, specyficzną dla receptorów GPCR. Taki receptor ulega wiązaniu z beta-arestyną. Jest to sygnał dla innych białek, żeby związały się z tym receptorem i utworzyły takie wybrzuszenie na powierzchni komórki i następnie spowodowały odłączenie się tej części w postaci pęcherzyka do wnętrza komórki. Inaczej jest w przypadku morfiny. W przypadku morfiny fosforylacja jest dokonywana za pomocą kinazy PKC, protein kinase C, co nie prowadzi do związania z arestyną, w związku z tym nie ma sygnału do internalizacji receptorów, a więc do związania receptorów. Czy to jest potrzebne, czy nie? Wtedy mamy oczywiście więcej receptorów na powierzchni komórki, a więc wydawałoby się, że ta odpowiedź komórkowa powinna być większa, ale te receptory są zablokowane. Widzimy, że są ufosforylowane
i nie działają, nie działa na nie morfina. W związku z tym komórka odtwarza te receptory, produkując dodatkowe receptory na powierzchni komórki. Inaczej jest w przypadku DAMGO. Receptory, które zostały wciągnięte w głąb cytoplazmy, ulegają defosforylacji i wracają z powrotem na powierzchnię komórki, gdzie pełnią dalej swoją funkcję, łącząc się z ligandami. A więc odtwarza się sytuacja sprzed brania tego leku. A więc ta endocytoza, bo to jest właśnie nazywane endocytozą, powoduje cofanie się mechanizmu tolerancji. Znając taki mechanizm, wiemy już, że morfina nie powoduje internalizacji, DAMGO powoduje internalizację, możemy zastosować pewne substancje, które jednak będą powodowały tą internalizację. I wreszcie dimeryzacja receptorów. Niedawno odkryto, że receptory GPCR dimeryzują. I dimeryzują nie tylko wewnątrz własnej grupy, a więc na przykład delta z Mi czy delta z Kappa, ale tworzą wiązania też z innymi receptorami GPCR, na przykład beta-adrenergicznymi. Klinicznie znanych jest kilkanaście podtypów receptorów GPCR, natomiast w genomie człowieka znaleziono tylko 3 sekwencje odpowiadające receptorom właśnie Mi, delta i Kappa. Jak się sądzi, właśnie dimeryzacja, heterodimeryzacja wyjaśnia nam istnienie owych podtypów klinicznych. Ponieważ jest niemożliwe skrystalizowanie takiego dimeru, widzieliśmy, że dimery krystalizują w postaci nieaktywnej, gdzie jeden monomer jest do góry nogami. Na razie modelowanie jest jedynym sposobem stwierdzenia, w jaki sposób ta dimeryzacja się odbywa i jaka jest struktura owego dimeru. Jaki może być wpływ dimeryzacji na procesy komórkowe? Otóż może być on bardzo duży. Rzeczywiście stwierdzono istnienie dimerów na każdym etapie cyklu życia receptorów GPCR. Począwszy od powstawania w retikulum endoplazmatycznym, do wiązania się z ligandami na powierzchni komórki, do aktywacji białka G, przy czym zarówno jednego, jak i drugiego białka G z jednego czy drugiego receptora, aż do internalizacji. Po podaniu liganda jednego z receptorów ulega internalizacji cały dimer. A więc widzimy, że możemy usuwać nie tylko ten receptor, gdzie ligand jest podawany, ale też sąsiednie receptory, z którymi ten receptor się wiąże. Jest to cała nowa gałąź nauki, ponieważ te wszystkie procesy są odkryte dopiero niedawno. Oczywiście bardzo mało wiadomo na ten temat. Mamy nadzieję, że eksperymenty w połączeniu z modelowaniem dadzą nam odpowiedź na wiele pytań związanych właśnie z dimeryzacją i wpływem tej dimeryzacji na procesy komórkowe. Dziękuję.